Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Jak wiadomo, ceny energii elektrycznej na świecie, w Europie czy w Norwegii są wysokie, wyższe i cały czas rosną. I w tym samym czasie, kiedy te ceny szybują, norweski operator przesyłu energii elektrycznej, czyli Statne, sprzedał energię elektryczną poza granice Norwegii za prawie 3 miliardy koron. I jest to świetny wynik, jest to w zasadzie dobra informacja, ponieważ te kwoty mają zostać zainwestowane na terenie Norwegii, między innymi w obsługę sieci energetycznej, sieci przesyłowej w Norwegii, być może będzie taniej, oraz źródła tak zwanej energii odnawialnej, czyli prawdopodobnie będzie taniej. Kiedyś. A na naszej stronie pojawił się już artykuł podsumowujący, wyjaśniający i uściślający wszystkie przepisy dotyczące przyjazdu z Norwegii do Polski na święta. Między innymi jest tam opisane, jak uniknąć kwarantanny oraz przedstawione są wszystkie aktualne przepisy. Zapraszam serdecznie, link pod filmem. Norweski paszport można mieć za $400, norweskie prawo jazdy za $550, a norweską, czy też przykładowo polską tożsamość można zdobyć już za kilka centów. Sam tego nie sprawdzałem, ale i za mnie, i za ciebie zrobił to portal Wiege po tym, jak na jaw wyszło, że skradzione dane jednego z Norwegów posłużyły w sprawie głośnego zaginięcia żony norweskiego milionera. Te i inne dokumenty, takie jak na przykład broń, narkotyki, można kupić w tak zwanym dark webie. I to w zasadzie mnie aż tak nie przeraża, jak to, że być może moje, ale być może i twoje dane już tam są i komuś do czegoś się przydadzą. A na przykład w Westfold jest firma, której to szef zakochał się w swojej pracownicy, pani Katarinę. I jako, że firma jest duża i naftowa, i szef, i pani Katarinę jeździli wspólnie w podróże służbowe. I na jednej z takich podróży szef pani Katarinę zaproponował pani Katarinę coś więcej. I być może nawet coś więcej i więcej. Pani Katarina powiedziała, że ona nie chce ani czegoś więcej, ani tym bardziej czegoś więcej i więcej. A szef, po tym jak pani Katarina powiedziała, że nie chce nic od niego więcej, zwolnił ją. A po tym czasie pani Katarina poszła do sądu i w tym sądzie otrzymała odszkodowanie za zwolnienie w wysokości 800 tysięcy koron. I teraz ma więcej. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego piątkowego poranka. Tak jak i sobotniego, niedzielnego i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.